Mary Kayden i dzisiaj nagrywam dla Was filmik z bardzo, bardzo, bardzo specjalnej okazji. A mianowicie nastał dosyć długo wyczekiwany przeze mnie i przez Was zresztą chyba też dzień. Dzisiaj mój sklep z koszulkami i nie tylko zostaje oficjalnie otwarty! Jej! Tak, nareszcie się udało! Wiem, że trwało to dosyć długo, bo od momentu, kiedy zapowiedziałam mój sklep, minęło dosyć sporo czasu. Ale to dlatego, że nie chciałam robić tych koszulek tak na szybko, żeby już po prostu tylko były i tyle, bo ja po prostu chciałam, żeby te wszystkie rzeczy były niemalże idealne, takie jakie sobie wyobraziłam, takie, żeby Wam się spodobały i takie, jakie sama chciałabym mieć i nosić. I chyba w końcu mi się to udało. Jest mi naprawdę bardzo miło, że tyle osób czekało na ten sklep, dopytywało się o te rzeczy, mówiło, że chciałoby je mieć i w końcu dotrwaliśmy razem do tego momentu. Mój sklep znajdziecie pod adresem marykayden.exit.pl. W opisie oczywiście też będzie link, także możecie sobie w niego bezproblemowo kliknąć. Więc już bez dalszych, dłuższych wstępów, z dumą prezentuję Wam pierwsze produkty, jakie będziecie mogli kupić w moim sklepie. Zacznę może tradycyjnie od koszulek. Pierwszą koszulkę, którą chciałabym Wam przedstawić, już widzicie od początku tego filmu, ponieważ mam ją na sobie. Jest to koszulka z sercem Galaxy, z napisem Never Give Up, czyli nigdy się nie poddawaj. I występuje ona również w wersji czarnej. Tutaj z boku tego serca mamy także napis Mary Kayden. Na czarnym kolorze też moim zdaniem prezentuje się bardzo ładnie. I chciałam Wam powiedzieć, że to jest praktycznie takie samo serce, jakie zrobiłam kiedyś w moim dzienniku. Jest praktycznie takie samo, nawet razem z tymi wszystkimi nierównościami, które powstały, kiedy je tworzyłam. Dla mnie to w ogóle jest niesamowite, że jeśli zechcecie, to będziecie mogli nosić praktycznie idealną reprodukcję serduszka, które zrobiłam kiedyś w dzienniku. Więc tak prezentuje się pierwszy wzór koszulki. A teraz zaprezentuję Wam drugi. Wygląda on tak. Jest to taki mój awatarek w takiej wersji chibi anime, coś w tym stylu. Bardzo podoba mi się taki styl, ponieważ uważam, że jest niesamowicie uroczy. I tutaj na tym awatarku jestem właśnie ja, w mojej koszulce z serduszkiem Galaxy, w moich słynnych miętowych jeansach. I mam też przy sobie mój ulubiony biały padzik od Xboxa. U góry na brzegu tego kółeczka jest napis Mary Kayden. Także myślę, że ten obrazek będzie Wam trochę mnie przypominał. Uważam, że jest naprawdę uroczy i bardzo mi się podoba. I tak samo jak w przypadku serduszka, jeśli macie ochotę, to możecie również wybrać wersję na czarnej koszulce, która prezentuje się tak. Jeszcze jeśli chodzi o koszulki, to myślę, że są naprawdę fajnej jakości. To jest w 100% bawełna i chodzi się w nich bardzo przyjemnie. Wiem, bo chodziłam w nich dosyć sporo, żeby je dobrze przetestować. Koszulki występują w wersji damskiej, męskiej oraz dziecięcej w różnych rozmiarach. Tam już sobie musicie dokładnie pomierzyć, jaki rozmiar będzie dla Was odpowiedni. Także na początek to są już moje wszystkie koszulki. Macie do wyboru dwa wzory na białej lub czarnej koszulce. A kolejnym produktem są bluzy. To jest akurat szara bluza z serduszkiem Galaxy, takim samym jak na koszulce. Nie wiem, czy kamera tak to odda, ale ona wygląda naprawdę prześlicznie na tym szarym kolorze. Jest po prostu przecudne, nie mogę się na nie napatrzeć. Te kolory są piękne. Oprócz szarych bluz właśnie z serduszkiem Galaxy, można jeszcze wybrać ten wzór na bluzie czarnej. Do wyboru na bluzie jest jeszcze drugi wzór, właśnie ten z moim awatarkiem. Również albo na szarej, albo na czarnej bluzie. Prezentuje się to tak. Ogólnie w bluzach też trochę chodziłam i one są naprawdę z takiego fajnego, milusiego materiału. Mają takiego milusiego misia w środku, więc są naprawdę cieplutkie. Ja wyglądam w tej bluzie tak, mamy kapturek, tutaj jest też taka kieszonka, możemy sobie wsadzić rączki, jakby nam było zimno i naprawdę ta bluza jest cieplutka, jest zdecydowanie zbyt cieplutka, że mogła tutaj teraz w niej nagrywać, więc ją zdejmę. Jeśli chodzi o rozmiary, to jest albo wersja unisex w różnych rozmiarach, albo też wersja dziecięca. Z ubrań to na razie na tyle, ale są jeszcze te małe cudeńka. Są to takie urocze bransoletki silikonowe w moich ulubionych kolorach, czyli w takim miętowym oraz pastelowym różowym. Tutaj z jednej strony jest napis Mary Kayden, natomiast z drugiej mamy moje motto życiowe, czyli Never Give Up. One naprawdę bardzo mi się podobają, bo mają śliczne kolory i myślę, że właśnie super będą wyglądać na ręce latem. Także jest bransoletka różowa, jest bransoletka miętowa, ale obydwa kolory noszone razem moim zdaniem też wyglądają prześlicznie. Ja na przykład zawsze noszę je razem. Jeśli chodzi o bransoletki, to na razie zostało wyprodukowane tylko 125 sztuk miętowych i 125 sztuk różowych. Także nie jest ich jakoś bardzo dużo, więc myślę, że mogą dosyć szybko zniknąć.
ale jeśli nie uda Wam się ich teraz od razu kupić, to nie martwcie się, na pewno w przyszłości się znowu pojawią. Okej, więc to by były już wszystkie rzeczy, które na początek możecie znaleźć w moim sklepie. Premiera mojego sklepu bardzo mnie cieszy, ale z drugiej strony też mnie trochę stresuje i nawet wzrusza, bo naprawdę mam ogromną, ogromną nadzieję, że te rzeczy Wam się spodobają. Włożyłam w ten sklep dużo pracy, dużo czasu, dużo serca, także może dlatego mnie to tak stresuje. Oczywiście napiszcie mi szczerze, co myślicie o tych rzeczach, ale jeśli Wam się podobają, to nie czekajcie i napiszcie mi, że Wam się podobają, żebym się już tym nie stresowała. Otwarcie sklepu także bardzo mnie cieszy, bo kiedyś miałam takie marzenia, żeby projektować ubrania. Na projektantkę mody się niestety za bardzo nie nadaje. Ale zaprojektowałam koszulki, które już teraz można realnie kupić i ludzie być może będą je nosić, także ludzie będą nosić moje koszulki, to jest dla mnie naprawdę niesamowite. I właśnie trochę mnie też to wzrusza, bo zbliża się lato. Lato to jest taki czas, kiedy dużo się dzieje, kiedy sporo się też wyjeżdża, kiedy robi się dużo fajnych rzeczy często. I bardzo bym chciała, żeby moje koszulki, moje bluzy, moje bransoletki mogły Wam towarzyszyć w różnych fajnych chwilach tego lata. No nie tylko lata, później też, ale lata akurat jest w najbliższej perspektywie, także myślę sobie właśnie o tym, że może zabierzecie w jakieś różne miejsca i Po prostu mam ogromną nadzieję, że te rzeczy mogą Wam towarzyszyć w różnych fajnych chwilach, w różnych fajnych wspomnieniach. Będą na różnych Waszych zdjęciach i kurczę, no może będziecie oglądać te zdjęcia za jakiś czas, nawet bardzo długi. Spojrzycie i pomyślicie, o, miałam na sobie wtedy tę koszulkę, miałam tę bransoletkę. Kurczę, kiedy to było? Oglądałam wtedy Mary Kayden. Może dzięki temu tak łatwo o mnie nie zapomnicie. Dobra, będę już kończyć ten film, bo jestem podekscytowana, zestresowana i wzruszona jednocześnie. Jeśli zechcecie kupić którąś z moich rzeczy, to bardzo bym prosiła, żebyście wysłali mi swoje zdjęcia w tych koszulkach, bluzach, bransoletkach. Bardzo bym chciała Was w nich zobaczyć, naprawdę bardzo chciałabym Was w nich zobaczyć, więc proszę zróbcie jakieś fajne zdjęcie i wyślijcie je do mnie. I to by już było wszystko, zapraszam Was bardzo serdecznie jeszcze raz do mojego sklepu i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!